Drodzy widzowie, nie mam warunków, nie mam statywu, ale mam chwilkę czasu. Chciałbym się podzielić kilkoma refleksjami na temat orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ochrony życia. Wydaje mi się, że ta sprawa wymaga kilku słów opowiedzenia, tak, z mojej strony. Oczywiście rzadko ostatnio materiały nowe na vlogu się pojawiają, ale tutaj chciałbym kilka rzeczy powiedzieć. Po pierwsze, niewątpliwie jest to wielka sprawa, tak? To znaczy w jakimś sensie niespodziewana. Jeszcze kilka dni przed ogłoszeniem wyroku były takie sygnały, że być może wcale do jego ogłoszenia nie dojdzie, że po raz kolejny zostanie to rozmyte. Niewątpliwie mamy wydarzenie przełomowe, tak? Bardzo środowiska pro-life, środowiska katolickie czekały na tego typu wydarzenie. Niewątpliwie, jak spojrzymy w przeszłość, stoczonych zostało wiele bardzo bolesnych batalii o to, żeby poprawić jakość ochrony życia nienarodzonego w Polsce. Można powiedzieć, kariery publiczne były przetrącane z powodu tych spraw, że też przypomnę ideę i pracę na rzecz nowelizacji konstytucji, której przewodził marszałek Sejmu wtedy Marek Jurek, razem z naprawdę ludźmi z różnych opcji politycznych, z różnych partii, po prostu ludźmi dobrej woli, katolikami, którzy chcieli zmienić tę sytuację. Wiem, że wtedy Prawo i Sprawiedliwość, liderzy tej partii, Jarosław Kaczyński, po prostu utrącili sprawę, tak? Przewlekali, przeciągali w komisjach, wysyłali swoich różnych posłanych po to, żeby utrudniać realizację tego planu, i w końcu mi się udało. Tak? W końcu przeciągnęli sprawę tak długo, że opinia publiczna zaczęła wykazywać zniecierpliwienie, zaczęły wzmacniać się ataki na ten projekt. No, ostatecznie przegrał, a marszałek Marek Jurek ustąpił ze swojego stanowiska. No i jednak trzeba powiedzieć, że w jakimś stopniu to też jego karierę polityczną osłabiło. Niezależnie od tego, że był europosłem w późniejszych latach, ale jednak to już było z zupełnie innej pozycji, z pozycji niewielkiej partii politycznej, jaką jest Prawica Rzeczpospolitej. Nie będę wspominał szerzej o kolejnych projektach, tak, które pojawiały się w Sejmie. Sprawa aborcji eugenicznej przecież już była dawno podnoszona przez Fundację PRO, przez Instytut Ordo Iuris w ich projektach, też Solidarna Polska już dawno ten temat podnosiła. Nie wcale nie w taki sposób, nie wiem, bardzo politykierski w ostatnim czasie, jakby to można było interpretować. Zawsze z tej krótkiej perspektywy wszystko nam się wydaje jedynie krótką grą polityczną, gdy w rzeczywistości w dłuższej perspektywie często te rzeczy, które z bliska wyglądają jako interesowne gierki, okazują się decydujące niemalże cywilizacyjnie. Także naprawdę jest to wzruszające wydarzenie. I co ono daje? No, daje przede wszystkim to, że przestaną być wykonywane aborcje w szpitalach, ale druga rzecz, ja bardzo to podkreślam, że skończy się takie stalkowanie małżeństw, rodziców, którzy znajdują się w trudnej sytuacji, kiedy okazuje się, że ich dziecko ma jakieś wady i nie będą już stręczeni o to, żeby się swojego kochanego dziecka pozbyć, ale będą mogli przyjąć tę sytuację, przyjąć to dziecko, które jakby się pojawiło w ich życiu i które będzie wymagało jeszcze większej ich miłości. Także wydaje mi się, że tutaj skończyła się segregacja ze względu na stan zdrowia, tak? Ze względu na poziom rozwoju medycyny, tak? Wszyscy jakby będą wreszcie mieli prawo się urodzić. Oczywiście jeszcze jest ta kategoria dzieci poczętych z gwałtu, ale też tak prawdę powiedziawszy, to nie wiem, czy w ostatnich 10 latach było 10 przypadków takich aborcji. Statystyki raczej pokazują, że kobiety takie dzieci chcą urodzić. Natomiast liczba dzieci zabijanych z powodu zespołu Downa, zespołu Turnera, hermafrodycyzmu rosła. Z każdego roku było w ten sposób zabijanych dzieci coraz więcej i to po prostu zostało zatrzymane. Czekam oczywiście teraz na publikację
tego wyroku w Dzienniku Ustaw. Oczywiście po trwających teraz protestach pojawiają się jakieś takie głosy, że trzeba zdefiniować, czym są wady letalne i tak dalej, ale tak naprawdę to nie ma już znaczenia. Dlaczego? To nie chodzi o wady letalne czy inne wady, tylko po prostu ta przesłanka eugeniczna opierająca się na różnicowaniu stanu zdrowia przestała obowiązywać. Po prostu okazała się niekonstytucyjna. Jasne, że wcale nie jest takie pewne, że PiS nie będzie przy tym grzebał albo nie będzie właśnie próbował dokonywać jakichś rozgrywek PR-owych, no ale albo konstytucja jest, albo jej nie ma. Oczywiście zobaczymy, co będzie się z tym dalej działo, ale niewątpliwie niezależnie od tego, jak mocne będą jakiegoś rodzaju teraz naciski na to, żeby pacyfikować w sposób właśnie za pomocą jakichś negocjacji trwające czarne marsze kolejne, na przykład pod hasłem aborcja bez granic, prawda? Fantastyczne hasło, prawda? Piękna idea. To ta zmiana zaszła, więc to są wielkie plusy i jest powód do tego, żeby świętować. Może teraz trzeba przejść do tych rzeczy mniej pozytywnych w całej sytuacji. Oczywiście trzeba zacząć bardzo intensywne teraz naciski na to, żeby państwo podjęło cały zestaw osłonowych ustaw, praktyk dotyczących właśnie rodzin, które będą przyjmować dzieci chore, które nie będą teraz zabijane, ale będą żyły, będą zostawały w szpitalach, będą zostawały w domach, w ośrodkach różnych. I potrzeba, żeby to nie było tylko tak, że środowiska pro-life będą się teraz tym zajmować, że będą zakładać kolejne fundacje, co zresztą się dzieje, przecież istnieją i hospicja, istnieją różnego rodzaju miejsca, gdzie się udziela pomocy takim rodzinom, ale to nie chodzi o to, żeby to była tylko inicjatywa prywatna czy jakaś społeczna, ale chodzi o to, żeby to była teraz inicjatywa państwowa, to znaczy, żeby państwo wykonywało swoje obowiązki w związku z tym, jakie w Polsce obowiązuje prawo. I to jest bardzo ważna rzecz. Oczywiście jedną rzecz tu moim zdaniem trzeba zdementować. Powtarzanie tego, że kompletnie nic się nie dzieje, że nikt nic nie robi dla takich rodzin. Mam wrażenie, że mówią to osoby, które kompletnie nie są zorientowane w sytuacji, a jednocześnie jedynym ich celem jest dyskredytowanie zmiany, jaka się dokonała razem z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Także to jest no, pewien rodzaj dezinformacji, tak, jaki się pojawia. I oczywiście to nie jest żaden argument, nawet jeżeli byłaby to prawda, to nie jest to żaden argument, jeśli chodzi o samą aborcję. Żadne okoliczności łagodzące nie sprawiają, że inne złe rzeczy, przestępstwa podlegają karze, czy są zakazane, czy są uważane za po prostu złe w świetle tego, jakie są wartości i zasady naszej wspólnoty państwowej i narodowej. Także tutaj ten temat wydaje mi się oczywiste, trzeba rozdzielić. Rozdzielić te sprawy, i teraz kolejnym zadaniem będzie na pewno naciskanie na państwo, żeby dobrze wykonywało to prawo, które jakby nam się okazało, objawiło nam się. Znaczy, powtórzenie odpowiedzi, jaką dał profesor Zoll w 1997 roku w kolejnej przesłance do wykonania aborcji jest wyzwaniem dla państwa. Kolejny wątek przykry, to jest to, że siła Trybunału Konstytucyjnego jest na pewno dużo mniejsza dzisiaj niż w roku 1997. Prawo i Sprawiedliwość zdemokratyzowało, można powiedzieć, Trybunał Konstytucyjny, w tym sensie, że stał się on pewnego rodzaju kolejną izbą parlamentu. Co to znaczy? To znaczy, że już dzisiaj widzimy, że takie portale jak OKO.press czy portale Gazety Wyborczej po prostu piszą o tym orzeczeniu jako niewyrok, tak? Niewyrok. Albo nielegalnego trybunału, czy coś w tym rodzaju. Więc oczywiście będzie teraz retoryka i próba budowania takiego przekonania, że jakiś ten wyrok jest nielegalny, że on nic nie znaczy. No, oczywiście poza tym, że jest on w dużej mierze powtórzeniem tego, co powiedział profesor Zoll, dobrze też wiemy, przez lata było to mówione i przybliżane, że gdyby doszło do tego typu orzeczenia jak to ostatnie,
To zostałoby powtórzone orzeczenie 97 roku. O co chodzi? Chodzi o to, że odwlekano liberałowie, ale też PiS odwlekali dopuszczenie do tego typu orzeczenia, bo było wiadomo, że konsekwentnie przeprowadzone orzeczenie i jakby orzekanie w tej sprawie sprawi, że ta przesłanka eugeniczna zostanie uznana za niekonstytucyjną i naprawdę nie ma to znaczenia, jacy sędziowie z możliwych dzisiaj do wyobrażenia zasiadaliby w Trybunale Konstytucyjnym. Dlatego właśnie to jest zło, jakie się dokonało, czyli destrukcja autorytetu Trybunału Konstytucyjnego. Bo gdyby to byli nawet ci sami sędziowie, czy sędziowie, którzy zostali, nie wiem, wybrani przez Platformę Obywatelską, czy byliby to sędziowie, byłby to skład sędziowski, który dokonałby się zwykłym trybem, bez naruszania tych wszystkich regulaminów, jakie zostały, i nawet jak niektórzy mówią, konstytucji, jakie zostały złamane podczas ostatniej zmiany, tak, w Trybunale Konstytucyjnym. Jestem pewny, że sędziowie orzekliby tak samo, dlatego że po prostu widać było, jak mocne było orzeczenie to profesora Zolla, który mówił o fundamencie demokratycznego państwa prawa, jeśli chodzi o ochronę życia, by można było tak sobie swobodnie to po prostu obrócić w drugą stronę. Czy znaczy dzisiaj to jest retoryka, kiedy liberałowie i lewica mówią, że z powodu tego składu, jaki jest w trybunale, zostało orzeczone to, co zostało orzeczone, po prostu kłamią, to znaczy po prostu manipulują i chcą wywołać wrażenie, że mamy do czynienia z jakiegoś rodzaju właśnie aberracją, tak? Zwycięstwem fanatyków. No to są te wszystkie obraźliwe, dehumanizujące określenia, które tak samo stosują wobec obrońców dzieci, jak i wobec dzieci. Jerzy Kwaśniewski w Onecie z Ordo Iuris mówi, że ma nadzieję, że to orzeczenie będzie miało równie mocno trwało i było równie mocne w polskim orzecznictwie, jak to z 1997 roku. No, trzeba mieć rzeczywiście taką nadzieję, ale z drugiej strony jest pewne, że czeka nasze środowiska dalsza praca, ponieważ ten wyrok będzie podważany. I ostatni jeszcze punkt, ponieważ dobrze byłoby zwrócić uwagę, w jaki sposób cała ta sytuacja umiejscawia się w strategii Jarosława Kaczyńskiego oraz w ogóle Prawa i Sprawiedliwości. Chciałbym wrócić do przemówienia, słynnego przemówienia Jarosława Kaczyńskiego w Trzciance, gdzie wprost wyraził swoją ideę, że porządek katolicki w Polsce, czy elementy tego porządku, no nie ma ich zbyt wiele, ale jakieś tam są, będą trwały tylko wtedy, jeżeli PiS będzie u władzy. Tak, czyli że wszystko zależy od Jarosława Kaczyńskiego. I że jeżeli nie będziecie głosowali na PiS, to resztki cywilizacji chrześcijańskiej, jakie są w Polsce, po prostu upadną. I w pewnym sensie Jarosław Kaczyński teraz tą decyzją, jaka zapadła w Trybunale, bo nie oszukujmy się, właśnie Jarosław Kaczyński ma wpływ polityczny na Trybunał, to jest jego słabość, pokazał, że właśnie w ten sposób to funkcjonuje. To znaczy, ta świadomość, że wyrok Trybunału może się utrzymać tylko tak długo, jak będzie rządził PiS, jest obecna. Oczywiście tak nie musi być, wcale tak nie musi być, ale niewątpliwie widzimy to, że ten rodzaj atmosfery już jest obecny w tym, jak się komentuje ten wyrok, i niewątpliwie w tej chwili Jarosław Kaczyński jakby pokazał, że on jest tylko jedyną tą właśnie siłą, która może tego typu elementy katolickiej agendy przeprowadzić. A jednocześnie, zwróćmy uwagę, bo to jest najważniejsze, w obecnej sytuacji, jakkolwiek to orzeczenie jest ważne, Trybunał Konstytucyjny jest najsłabszym elementem systemu PiS, tak? To znaczy, w tej chwili został on rzeczywiście najmocniej rozmontowany i ma najmniejszy autorytet, więc jakby cała ta sprawa, niezwykle ważna, zawisła na najsłabszym elemencie, można powiedzieć, tego systemu politycznego, jaki stworzyło Prawo i Sprawiedliwość. I rzeczywiście możemy sobie wyobrazić sytuację, że jeżeli PiS przegra wybory i dojdzie do władzy lewica, nawet liberałowie,
po prostu na zasadzie pewnej kontynuacji, tak, działań rewolucyjnych wymienią sędziów, mówiąc, że ci są niekonstytucyjni, włożą swoich sędziów w rodzaju profesor Płatek, i to orzeczenie na zasadzie kontrrewolucji zmienią, tak? Zmienią, będą po prostu zignorują, tak? Zignorują orzeczenie obecnego Trybunału, ale zignorują, wykorzystają ten moment do tego, żeby zignorować także to, co Gazeta Wyborcza w 1997 roku próbowała nazywać opinią Zolla, tak? Czyli że to tylko jest opinia profesora Zolla, a nie jest to, również już wtedy próbowano podważać autentyczność wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Tak to moim zdaniem wygląda w dzisiejszej perspektywy. Mimo tych wad, oczywiście jest to ważny moment, ponieważ został osiągnięty pewien cel. Przynajmniej na tym etapie. Cel polityczny, cel realny, czyli zatrzymanie aborcji. Reszta to są pewne, jakby to być, okoliczności systemu politycznego, czy sytuacji politycznej, społecznej, która no, oczywiście jest skomplikowana i nie jest wcale taka prosta. Jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy, bo obserwując media społecznościowe widzę, że bardzo wielu liberalnych katolików atakuje tę ustawę, znaczy to orzeczenie, właśnie w ten sposób mówiąc, że to jest rozgrywka polityczna. To jest rozgrywka polityczna, więc ta decyzja nie może być dobra. Myślę, że to jest pewien problem, jeśli chodzi o sposób myślenia. Dlatego, że należy rozdzielić te rzeczy, że oczywiście, że PiS prowadzi rozgrywkę polityczną, że nie wiem, Zbigniew Ziobro prowadzi rozgrywkę polityczną, ale tak jak powiedziałem, trzeba umieć wykorzystać moment historyczny, trzeba umieć wykorzystać małe rozgrywki polityków po to, żeby uzyskać większe rzeczy. I nie ma takiej sytuacji w życiu politycznym, żeby można było absolutnie w idealny i czysty jak łza sposób powiedzieć, że pewne rzeczy, które zostały osiągnięte jako dobre, były rzeczami, które odbyły się poza grą polityczną. Więc trzeba to oddzielić. Trzeba to oddzielić, że PiS gra, ale trzeba też wskazać, że wydarzyła się rzecz ważna i dobra, a za tym muszą pójść też kolejne rzeczy ważne i dobre, czyli że całe zaangażowanie państwa pomoc rodzinom, które będą przyjmowały dzieci niepełnosprawne, często po prostu, tak, czy z jakimiś wadami, jak na przykład dzieci z zespołem Downa, z trisomią, tak, czy dzieci z zespołem Turnera. Także ta niezdolność do rozdzielania, prawda, rozróżniania spraw jest duża. Też widzę, że część katolików po prostu milczy. Też uważam, to uważam za jakiś rodzaj dezorientacji prawdopodobnie, tak? No, tak długo wmawiano im, że no właśnie, że ten jest kompromis aborcyjny, że on jest dobry, że teraz się wystraszyli, nie wiedzą, jak się zachować. No niestety. Natomiast widzę, że najbardziej za tą sprawą są często ludzie, którzy, można powiedzieć, gdzieś nie są ani intelektualistami, ani w ogóle żadną inteligencją, ale są prostymi, wierzącymi, pobożnymi ludźmi, którzy nawet często ulegają jakimś innym politycznym ideologiom prawicowym, ale w tej sprawie po prostu mają odwagę powiedzieć, że to jest rzecz, która się wydarzyła i która jest dobra i ważna. No tylko teraz muszą być ciągi dalsze. Oczywiście już też pojawia się deklaracja, że ostatnia przesłanka do aborcji musi być przedmiotem zmiany, ale też nie jest to jedna rzecz, na której trzeba się, jak powiedziałem, skupić. Mam nadzieję, że sprawy będą się toczyły w dobrym kierunku, też że opadną te emocje społeczne, które teraz się dzieją. No bo słyszymy że to Jarosław Kaczyński wyprowadził na ulicę. No nie, nie, tak nie jest. Tak nie jest. Nie można przerzucać odpowiedzialności za organizatorów tych teraz czarnych marszów, czarnych protestów na to, że została podjęta jakaś decyzja w Trybunale Konstytucyjnym. No bo właśnie konstytucja jest dobra tylko wtedy, kiedy się z nią zgadzamy, prawda? Kiedy można bronić jakichś elementów agendy opozycji, Platformy Obywatelskiej czy tam Koalicji Obywatelskiej, a już nie jest dobra, nie jest już warta uznania, kiedy podejmuje inne wątki zawarte w tym tekście zasadniczym, w ustawie zasadniczej Rzeczypospolitej.
Nic, trzeba będzie obserwować, jak się sytuacja będzie rozwijała. Zwykle emocje społeczne jednak w końcu opadają. Pamiętajmy, co się działo, jak były duże protesty w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Przecież wtedy był szczyt aktywności Komitetu Obrony Demokracji i innych tych stowarzyszeń. No jednak to nic nie zmieniło. Można powiedzieć, że polityki nie uprawia się na ulicy, chyba że politycy chcą wykorzystać wydarzenia z ulicy do realizacji swoich celów politycznych. Mamy demokrację przedstawicielską i tak naprawdę te decyzje, które mogliśmy podjąć w sprawie polityki, już podjęliśmy przy urnach wyborczych. Dziękuję Wam za obejrzenie tego komentarza. Jeśli coś w tej sprawie jeszcze przyjdzie mi do głowy, czy będzie jakaś rozwojowość, mówiąc żartobliwie, to być może jeszcze coś na ten temat nagram. Na razie wydaje mi się, że na tym etapie to jest z mojej strony głos wyczerpujący.